Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Szkice Śląska. Podczas dzisiejszego spotkania poznamy dwóch mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy stali się bohaterami zapamiętanymi do dnia dzisiejszego. Są nimi Antoni Tijałowski oraz Ignacy Nowak. Tematyka dzisiejszego spotkania będzie obejmowała zarówno ich życiorys, a także kilka migawek z pięknego miasta, jakim jest Ruda Śląska. Na początek zajrzymy do kart historii i rozpoczniemy naszą opowieść w dniu 12 maja 1907 roku. Tego pięknego, wiosennego dnia przychodzi na świat Antoni Tijałowski. Lata dzieciństwa spędził na Pomorzu w miejscowości Wysoka, gdzie zamieszkiwała jego rodzina. Początkowo Antoni Tijałowski zajmował się nauką wypiekania pieczywa, był bowiem z wykształcenia piekarzem. Wszystko jednak zmienia się w roku 1926, kiedy przejmuje on rolę podoficera. W 1938 roku Antoni Tijałowski trafia do Rudy Śląskiej, a konkretnie do dzielnicy Godula. Tutaj bierze on udział w kampanii wrześniowej, a konkretnie w walkach, które toczyły się na obszarze Goduli i Orzegowa. Stąd wycofuje się aż pod Tomaszów Lubelski, gdzie dostaje się do niewoli. Listopada 1939 roku udaje mu się uciec i powrócić z powrotem do Goduli. W krótkim czasie obejmuje on kierownictwo jednego z okręgów organizacji polskich sił ówczesnych, zbrojnych i walczy z okupantem, jak większość Górnoślązaków. Niestety 14 listopada 1941 roku zostaje on aresztowany ze względu na swoją działalność i osadzony w więzieniu w Mysłowicach. Stamtąd czeka go jedynie ostatnia droga, która prowadzi na Szubienicę, ponieważ 12 lutego 1942 roku został on publicznie powieszony wraz z innymi towarzyszami. Jego postawa, jego działalność wzbudza dziś pewną refleksję na temat tego, jak bardzo Polacy na Górnym Śląsku walczyli o wolną Polskę. Na rysunku natomiast wyłania się ulica imienia Antoniego Tijałowskiego, na której widoczna jest piękna śląska architektura. Jest to ulica zlokalizowana w dzielnicy Godula. Warto też zaznaczyć, że w miejscu egzekucji znajduje się pomnik oraz tablica pamiątkowa, która upamiętnia te tragiczne wydarzenia z dnia
12 lutego 1942 roku. Jadąc kawałek dalej od ulicy Antoniego Tiałowskiego, dojeżdżamy do ulicy Ignacego Nowaka. Architektura jest tutaj bardzo podobna, również możemy tu zobaczyć kondygnacyjne wysokie obiekty z dwoma, można by powiedzieć, nawet ryzalitami, które są zakończone skośnym dachem. Ulica ta poświęcona jest pamięci innego Górnoślązaka, który przyszedł na świat, tym razem w Goduli, 30 lipca 1906 roku. Ignacy Nowak, bo o nim tutaj jest mowa, od początku interesował się polskością, patriotyzmem i również w wieku bardzo wczesnym rozpoczął działalność społeczną przy Związku Młodzieży Polskiej, a także harcerzy. W 1930 roku ożenił się z Marią Wyciślok. Podjął on też pracę w kopalni Karol, gdzie na co dzień stykał się ze społecznością Górnoślązaków, którzy cenili sobie polskie wartości. Prześladowany był ze względu na odmowę podpisania Volkslisty. Pomimo tego jednak, co oczywiście świadczyło o jego odwadze, działał konspiracyjnie i udzielał się w różnych organizacjach skupiających Polaków. Niestety również i on podzielił los swojego kolegi Antoniego Tiałowskiego i został aresztowany 14 listopada 1941 roku, a także przewieziony do więzienia w Mysłowicach. Tutaj, podobnie jak większość Górnoślązaków walczących o Polskę, spędził swoje ostatnie chwile życia, ponieważ niespełna pół roku później, 12 lutego 1942 roku,
wraz z Antonim Kiełowskim został w centrum Goduli powieszony. Na tym miejscu, tak jak już wspomniałam, ustawiona jest tablica pamiątkowa, a jedna z ulic jest poświęcona jego pamięci. Kiedy wspominamy o Goduli, warto opowiedzieć inną, niezwykłą historię, która zupełnie zmienia obraz tej dzielnicy. Historia ta rodem z bajki rozpoczyna się w XIX wieku. Bohaterem tej opowieści będzie Karol Godula, wielki śląski przemysłowiec oraz jego podopieczna Joanna. Zacznijmy jednak od początku. Karol Godula urodził się 8 listopada 1781 roku w Makoszowach. Dziś jest to jedna z dzielnic Zabrza. Jego ojciec spełnił funkcję oficjalisty leśnego, a później nadleśniczego w lasach Przyszowickich i Makoszowskich. Dzierżawił on także dwa majątki. Karol uczęszczał do trzech szkół. Pierwszą z nich była Szkoła Ludowa w Przyszowicach, później Gimnazjum Ojców Cystersów w Rudach Wielkich, a na końcu liceum w Opawie. We wszystkich tych szkołach Karol Godula był bardzo pilnym i zdolnym uczniem. Z tego względu został szybko doceniony w jego późniejszej pracy, którą podjął u Karola Franciszka von Balesztrema, który był jednym z najsłynniejszych magnatów ówczesnego Górnego Śląska. Magnat szybko docenił talent młodego Karola i bardzo szybko uczynił go zarządcą swojego majoratu. Posiadał on bowiem wiele obszarów ziemi na Śląsku. W roku 1815 Karol Godula otrzymuje 28 ze 128 udziałów huty cynku Karol. W kolejnych latach udziały te powiększyły się dwukrotnie. Karol Godula długo jednak pracował na rzecz swoich przełożonych. Postanowił on jednak w pewnym momencie założyć swoją działalność i samemu pozyskiwać fundusze na budowę nowych zakładów przemysłowych. Pomógł mu w tym jego wierny podwładny, niejaki Mańka, który odkrył złoża galmanu w okolicach Rudy Śląskiej i Bytomia. Pierwszym zakładem przemysłowym Karola Goduli była kopalnia Maria. W bardzo krótkim czasie przyniosła ona dosyć spory zysk, dzięki czemu
Karol Godula był w stanie wznosić nowe obiekty przemysłowe, huty i kopalnie. W bardzo szybkim czasie doszedł on do ogromnych pieniędzy. Rozpoczął także jako jeden z pierwszych przemysłowców na Górnym Śląsku budowę osiedli robotniczych, a także wprowadził chociażby, co ciekawe, bezpłatną opiekę lekarską. Uchodził on za człowieka dosyć zamkniętego, ponurego, można by nawet powiedzieć zgorzkniałego. Wynikało to zapewne z jego doświadczeń z młodych lat, kiedy został on dotkliwie pokrzywdzony, czego skutkiem była chociażby szrama na twarzy, a także niedowład ręki. Nic więc dziwnego, że Karol Godula stronił od ludzi, był bardzo ostrożny. Nie brakowało mu jednak serca dla biednych i potrzebujących, a także dla rodzin alkoholików, których przyjmował do pracy, ale wynagrodzenie wypłacał w postaci bonów, za które można było w jego sklepach zakupić wszystko oprócz alkoholu. Karol Godula był bardzo tajemniczym człowiekiem. Noce spędzał w swoim domu, przeprowadzał różne eksperymenty, czytał księgi. Był również bardzo skromnym człowiekiem. Wystawił jedynie w Sząbierkach neorenesansowy pałacyk, w którym znajdował się m.in. salon herbaciany, ogromna biblioteka z całym księgozbiorem, a także sala bankietowa. Nigdy jednak Karol Godula nie zamieszkał w tej swojej posiadłości, przyjmował tam jedynie gości. Wolał przebywać w swoim skromnym domu, który znajdował się w Rudzie Śląskiej. Tutaj też wychowywała się jego mała podopieczna Joanna, która jako jedna z nielicznych osób nie bała się Karola Goduli. Bardzo chętnie z nim przebywała, rozmawiała i traktowała go jako zaufaną osobę. Na starych fotografiach, które pokazują nam dom Karola Goduli, widzimy drewniany obiekt, który być może mniej więcej wyglądał w ten sposób, jak wyobrażenie całej tej sceny na rysunku w ogrodzie, który za chwilę rozrysuję. Pojawi się także mała Joanna, która bawi się jak co dzień pośród kwiatów. Kiedy Karol Godula umierał, na łożu śmierci spisał testament i cały swój potężny majątek przepisał małej Joannie. No, historia, można by powiedzieć, rodem z bajki, kiedy to mała dziewczynka otrzymuje majątek, który w ówczesnych czasach przekładał się na dzisiejsze miliardy złotych. Oczywiście była ona przez wiele lat, praktycznie aż do momentu zamążpójścia, zagrożona przez krewnych Karola Goduli, którzy czyhali na jego majątek.
cała historia skończyła się jednak szczęśliwie. Joanna wyszła za mąż za jednego z potomków rodu Szafgocz, Hansa Urlyka. Stanowili oni, jak wspominają kroniki, bardzo udane małżeństwo. Wznieśli oni pałac w Kopicach, który istnieje do dzisiaj. Tam też toczyli swoje życie codzienne. Joanna była bardzo wykształconą, inteligentną i dobrą kobietą, która bardzo często na różnego typu balach pokazywała się w śląskim stroju. Do końca życia pomagała ona ubogim, fundowała również kościoły, a majątek, który zostawił jej Karol Godula, pomnożyła prawie 7-krotnie. Tak więc można powiedzieć, że nie zmarnowała tego wielkiego daru losu, który wpadł w jej małe rączki. Podczas dzisiejszego spotkania opowiedziałam Państwu historię kilku osób, które wpisały się w historię Rudy Śląskiej na zawsze. Ich imię upamiętnione jest w postaci nazw ulic, obiektów, a także tablic pamiątkowych. Wszystkie te historie, zarówno Ignacego Nowaka, Antoniego Tjałowskiego, jak i Karola Goduli, pokazują ogromne bogactwo historyczne naszego regionu i świadczą o tym, że Śląsk zawsze chciał być wielki i zawsze chciał być polski. Z tą myślą zostawiam Państwa do kolejnego naszego spotkania już wkrótce. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.